samolocie spotkałem się z Hasem, a byłem świeżo po przeczytaniu książki. Rękopis znaleziony w Saragosie Potockiego. Tadeusz Kwiatkowski. Słuchaj, Wojtek, przeczytaj, to jest świetna książka. W ogóle nie myślałem jeszcze o filmie. Wojtek to przeczytał, mówi, wiesz co, to by można było zrobić z tego film. Ja mówię, jak zrobisz 900-stronicowej książki pełnej filozofii, wykładów kabały, różnego rodzaju takich orientalnych filozofii, ale się zastanowiłem, że można by tą szufladkowość tej książki wyciągnąć. Tak jak te baby ruskie, co jedna w drugą się wkłada. No i napisaliśmy ten scenariusz. No, najtrudniejsze było w tym filmie to było sklecić z tej 900-stronicowej książki, która jakbyśmy chcieli, to by trwała 2 tygodnie film, zrobić film 2-godzinny, zachowując tą anegdotyczność, prawda, która jest tam bardzo precyzyjnie skonstruowana. To jest ten film, który do tej pory chodzi po przedmieściach Paryża i w Stanach Zjednoczonych we wszystkich studyjnych kinach pokazany do dziś dnia. Książka została napisana z końcem XVIII wieku w okresie wolteriańskim. Napisana wspaniałą francuszczyzną, także Francuzi nie wierzyli, że to mógł napisać Polak, bo to była francuszczyzna o wiele wykwintniejsza i lepsza, jeżeli wtedy posługiwali się literaci francuski. Była to książka wolteriańska, była to książka mająca duże fragmenty filozoficzne, kabalistyczne, zaczerpnięte z francuskich wzorów oraz z wzorów angielskich, powieści grozy, które wtedy były bardzo modne u schyłku XVIII wieku. Jeżeli się przebrnie przez te 900 stron, bo to jest książka ogromna, przebrnie się przez całą tą fabułę filozoficzno-kabalistyczną, to można się doszukać tam wolnomularskich, wtedy bardzo modnych na świecie wpływów. Ja mam całą dokumentację recenzji z Hiszpanii, ponieważ film ten dostał nagrodę w San Sebastian na festiwalu Fipreski, bardzo ważną nagrodę, bo to nagrodę dziennikarzy z całego świata. I w jednym z artykułów jest tam pretensja dziennikarza do ministra kultury w Madrycie, że nie zawiadomił ich, że Polacy kręcą w Hiszpanii film. I tu właśnie jest ta wielka zaleta reżysera i scenografa. Wybrali takie pejzaże, takie pledery, które jak ja byłem w Hiszpanii, później tam za Madrytem i tak dalej, to zupełnie przypominają areny hiszpańskie. Mowność filmu jest dosyć dwuznaczna. Jerzy Skarżyński. Oczywiście ja bardzo cenię sobie różne takie filmy, ale na przykład w tym wypadku, w tym rękopisie Saragosie, to postanowiliśmy zrobić to niezmiernie werystycznie. Jak to można było zrobić film werystycznie, który się dzieje cały czas w jakiejś Sierra Nevada czy w Hiszpanii, której nigdy w życiu nie widzieliśmy. Nikt nie był w stanie dostarczyć nam fotografii. Ja tam gdzieś trafiałem do jakichś moich znajomych, którzy gdzieś tam byli, zrobili zdjęcia. To były przeważnie tam rodzina na tle gór albo na tle czegoś. Więc oczywiście to smak na ręku. Postanowiłem sobie poszukać tego, nie wiem, w rysunkach Dorego, w takiej jego wspaniałej wędrówce z 60. lat po Hiszpanii. Potem w Don Quixocie, którego też ilustrował Doré. Z tego mniej więcej, z końca XIX wieku. I ponieważ u niego cały ten klimat, pejzaż, postacie były niesłychanie zdeformowane, przekształcone, przemotyzowane swoimi jakimiś funkcjami. Te postacie wylatywały w powietrze, spadały, zabijały się i tak dalej. Obojętnie, czy to chodziło o Don Quixota, czy o obraz Hiszpanii, walki tam, koridę i tak dalej. Postanowiliśmy z Lidią na tym się oprzeć. Oczywiście zdobyliśmy cały szereg innych materiałów, ale to już chodziło tylko o pewną taką dokumentację dotyczącą kostiumów, obyczaju, nie wiem, tam ceramiki, nie wiem, czy chusteczek do nosa, nie wiem, czy ktoś tam używał, ale już takich banalnych rzeczy. Z tym, że równocześnie cały czas myśleliśmy o plenerze. Oczywiście Hiszpania była absolutnie wykluczona. Po prostu był to czas, gdzie ja sobie nie mogłem wyobrazić, że do Hiszpanii mógłbym pojechać. Prawdopodobnie Has i ktokolwiek inny. Może Has, ale to na zasadzie specjalnego jakiegoś pozwolenia. W końcu wszystko jedno. Trzeba było to robić tak, na zasadzie, że robimy to, co wszyscy wiemy i musimy to ukształtować.
No i odbyliśmy taką całą wędrówkę tutaj po mniej więcej od Krakowa przez Olkusz, po Częstochowie jeszcze dalej. I wszystko tośmy obejrzeli i zdecydowaliśmy, że pod Częstochową, to też 30 km od Częstochowy, jest on właściwie ma, jest to jedna wioska, czy takie półmiasteczko poniżej tego wszystkiego, co ciągnie się właściwie bez anten telewizyjnych. Są lasy, są jakieś dosyć pokrętne skały, jest wspaniały zamek. I podjęliśmy tą decyzję. I tam to się wszystko już odbywało. Wtedy była taśma Orwo. Wojciech Has. I ten enerdowska taśma i gdyby dzisiaj nic by z tego nie zostało i tak. A poza tym cała partia się dzieje w Jurze Krakowskiej. Wapienne skały, zielona trawa. Zestawienie ohydne. Tak jest grafika. Prawda? Myśmy się wtedy zastanawiali nad tym, ale kolor wtedy to nie robiło się prawie koloru. Dzisiaj to jest zupełnie inna sprawa. Potem robiłem kolor, to robiłem sanatorium pod Klepsydrą z Sobocińskim i tam kolor jest użyty tak jak należy. A tutaj takie założenie było. Mi się wydaje, że słuszne. Patrzę tutaj na ekran i widzę, że jest wszystko w porządku. Równocześnie jest dziesiątki sytuacji, które dzieją w Madrycie, ale również gdzie tam sięgamy różnymi wydarzeniami do tejże Saragosy, do której Potocki tam na początku dociera i nagle dochodzi do jakichś, otwiera jakąś stronę tajemnicy. No więc usiłowaliśmy to zrobić jednak w podobnej okolicy. Zbudowaliśmy całe to miasteczko na takim trafnie zresztą wybranym stoku, z jakąś drogą wyjeżdżającą, jakimiś takimi łukami murów i tak dalej, właśnie tam w tym Olsztynie, ale tam równocześnie można było zrobić cały szereg takich dziwacznych miejsc. Jest tam jakaś taka gospoda, gdzie tam dojeżdżają konie, to musi być wszystko. Wymyśliłem to, żeby to było wszystko, nie żeby dobudowywać do jakiegoś tam skalnego takiego wzniesienia, dobudowywać jakiejś takiej wenta kemada. No więc, żeby to raczej zrobić, że w tej skale jest wejście i w wnętrzu się dzieje wszystko. I to takie i obyczajowe, a trochę eleganckie, a trochę erotyczne i trochę tajemnicze i tak dalej. No ale trzeba to wnętrze było stworzyć, więc to wnętrze stało stworzone. Było jakby przybudówka do tej skały. Pamiętam, jak pod muzykę gitarową Pendereckiego, jak na koniu przebiegał, czy tam przemierzał w tym szerokim ekranie Adam Pawlikowski i tam się zbliżał i potem wchodziliśmy i nagle okazało się, że nikt tego w ogóle nie uchwycił, nie zdawał sprawy, że cała ta skała i całe to wejście jest zupełnie niewspółmierne, ani wymiarami, ani materią do tego, co jest w środku. Jak się tam wchodziło, to było coś zupełnie innego. No w końcu wchodziło się do wielkich, jak gigantycznych, jakichś sal mauretańskich, ale nawet ta cała gospoda, cała wenta rozwija się w zupełnie innym kierunku, niż była zbudowana cała ta konstrukcja skalna. Tam ciągle przekraczamy jakąś granicę, jakąś barierę. I to tak mniej więcej się to odbywało. Ale tam przecież w tym podziemiu dzieją się różne rzeczy. Bo tam w pierwszym momencie wprowadza tego naszego bohatera jakaś taka murzynka, mauretanka to się mówi. Pamiętam, pojechałem gdzieś tam do Łodzi, żeby znaleźć taką dziewczynę, jakąś studentkę murzyńską, która się rozbierze. No i żadna trudność. Każda dziewczyna się chętnie zgodziła, bo to wiedziała, film, sztuka i tak dalej. Nie ma żadnego problemu. Ale o co chodziło? Has się troszkę zaczął. Wystarczy, żeby ona pokazała jedną pierś. No dobrze, pokazała jedną pierś. Wyglądała czarująco i bardzo piękną była przewodniczką tego już właśnie Van Wordena gdzieś do tych otchłani, w któryś już działo się coś zupełnie innego, ogromnego, tajemniczego i tak dalej. Zawsze nam się zresztą wydaje, że warto robić scenografię filmową tylko po to, żeby spowodować pewną nieufność czy pewien lęk widza przez tym, co ogląda. Ten temat mnie zafascynował, dlatego, bo to była książka, która się właśnie ukazała bodajże dwa... Krzysztof Penderecki.
dla nas wszystkich była objawieniem jakimś. Jest to świetna literatura, nieznana, nigdy nie tłumaczona, zresztą wtedy pierwszy raz wyszła w Polsce. No i wszyscy czytaliśmy tę książkę, także ja po prostu byłem zafascynowany tą książką i przyjaźniłem się zresztą wtedy z Hasem, jak mi zaproponował współpracę, bardzo się ucieszyłem i muszę powiedzieć, że się bardzo bawiłem dobrze pisząc tą muzykę. I muszę powiedzieć szczerze, że oczywiście robiłem to dla pieniędzy. Dlatego, bo interesowałem się wtedy bardzo historią sztuki, kolekcjonowałem dzieła sztuki, szczególnie meble, stare zegary. Na to potrzebowałem pieniędzy i właściwie pisałem to dla pieniędzy, ale nie tylko. Znaczy, często zdarzało się tak właśnie jak współpracy z Hasem, który bardzo dobrze słyszał muzykę po prostu i czuł muzykę, a poza tym zostawiał zupełnie wolną rękę. Ja zrobiłem taki pastisz pod taką muzykę klasyczną. Tak otarłem się troszeczkę nawet w uwerturze o Beethovena, tam jest taki fragment, prawie żywcem wzięty, parę taktów z Beethovena. Poza tym po prostu napisałem muzykę z tego okresu, w którym właśnie powstał pamiętnik znaleziony w Saragosie. Ten film nakręcony w 1964 roku, z perspektywy dzisiejszej, to widać bardzo wyraźnie. Profesor Marek Hendrykowski. Bardzo czystej próby, dziełem sztuki filmowej zrealizowanym w nieprzychylnych, zdawałoby się, warunkach. Kino w końcu w latach 60. widać to bardzo wyraźnie, po takim administracyjnym zlikwidowaniu szkoły polskiej miało pełnić określone funkcje ideologiczne. Ale istniała pewna furtka w naszej kinematografii połowy lat 60., którą Has znakomicie wykorzystał. Mianowicie furtka tworzenia dzieł sztuki niezwiązanych ideologicznie z jakimś doktrynalnym uzusem, z czymś, co należało koniecznie realizować. I ta fikcja artystyczna, którą Has w tym filmie zawarł, jest w moim odczuciu najwyższej próby. Powiedzmy o tym filmie następująco. Po pierwsze, to jest film, który działaniu czasu opiera się znakomicie. Jemu właściwie to, co można by nazwać upływem czasu, służy bardziej niż szkodzi. Oznaczałoby to, że dzieło sztuki filmowej, w którym jest rękopis znaleziony w Saragoście, broni się po prostu niszczącemu działaniu czasu. Powiem więcej. To jest film kultowy dla bardzo wielu widzów. O tym się nie pamięta, ale przecież to jest tak, że rękopis znaleziony w Saragoście od kilkudziesięciu lat chodzi praktycznie biorąc nieprzerwanie w którymś z kin Paryża. Ja sam zetknąłem się z takimi przejawami kultowego charakteru tego filmu w innym kraju, w Szwajcarii, gdzie jest on równie, a może jeszcze bardziej podziwiany, po prostu dlatego, że Jean Potocki, czyli Jan Potocki, autor pierwowzoru literackiego, jest tam postacią bardzo wysoko cenioną i w Szwajcarii istnieją badacze Potockiego, o których można powiedzieć, że są po prostu światowej klasy znawcami twórczości tego świetnego autora. W tym filmie, skoro mówimy o nim jako dziele sztuki, doszło do niesłychanie ciekawego spotkania bardzo wielu twórczych indywidualności. Bo to nie jest tylko film Wojciecha Jerzego Hasa. To jest film bardzo wielu artystów, którzy właśnie przy rękopisie znalezionym w Saragoście znaleźli ten moment ujścia dla swojej twórczej pasji. Powiedzmy, że jest to także film Krzysztofa Pendereckiego jako autora muzyki. Przypomnijmy, że autorem scenografii do tego filmu jest Jerzy Skarżyński wraz z Tadeuszem Myszorkiem. Natomiast twórcami cudownych kostiumów do rękopisu znalezionego w Saragoście byli Jerzy i Lidia Skarżyńscy. Tych kostiumów nie można zapomnieć. To jest coś, co działa na wyobraźnię po dzień dzisiejszy. Wydaje mi się, że to i Has, i Tadeusz Kwiatkowski, który był autorem scenariusza, i my z Lidią, tak jakoś się w pewnym momencie wpadliśmy na to, że to trzeba koniecznie zrobić. Ryzykowny pomysł, bo jak zrobić taki utwór, który się dzieje na przestrzeni wielu wieków, na wielu terenach geograficznych, bo to gdzieś tam i w Azji, i w Afryce, i w okolicach Morza Śródziemnego, i w różnych tam, a jeszcze przecież w Belgii, w Hiszpanii i tak dalej. Okazuje się, że to można. I Has się tym ogromnie przejął, ponieważ też to znał. Kwiatkowski był dosyć w tym zorientowany. To też taka widocznie była lektura z jego dzieciństwa czy z młodych lat. I zaproponował mu. I wydaje mi się, że powstał
znakomity scenariusz, bo nie byłby ten film taki, gdyby nie powstał taka dobra konstrukcja dramaturgiczna. Oczywiście miał ogromny na to wpływ Haas, bo to Haas nigdy tak nie robi, żeby to ktoś mu coś napisał, a on to przyjął z dobrodziejstwem wszystkiego. Tylko oczywiście to ta współpraca rozwijała się dalej. Następnie jak przystąpiliśmy do kształtu plastycznego, no to przede wszystkim to upłynęły miesiące nad analizą całego tego materiału dramaturgicznego, a i historycznego, i tego, co może jak wyglądać. A potem to była pierwsza rzecz, a potem te postacie, które tam są, kim one są, jakie mogą być, jak mają wyglądać, jak mają się skontrastować i tak dalej. Mnie chodziło o to, żeby wytłumaczyć postacie, ale postacie, które nie będą wymyślone byle jak, które będą miały swoje zaplecze i swoje miejsce jakieś antropologiczne, geograficzne, obyczajowe i tak dalej. Cały ten wielki spisek, który dotyczy Van Wordena, tego młodego faceta, który nie wie nic o przeszłości swojego ojca, który sam już został wiele lat wcześniej wciągnięty w jakąś wielką intrygę stworzenia nowej władzy, nowej monarchii, nowego rodu, nowe pokolenie wspaniałych arabskich Hiszpanów, czy wspaniałych Arabów w Hiszpanii. Stworzyć wielką mauretańską magię, ale nie mauretańską, przy to chodzi, wszystko w tej powieści się miesza. Przy tam dotyczy to wszelkich magicznych związków, wszystkich histerii. Przecież proszę sobie przypomnieć tam historię komandora Torelwy, czy tam historię szewca Harwasa. No takich tam jest masę. To się dzieje na przestrzeni właściwie, można powiedzieć, wielu wieków. Bo do tej powieści należałoby właściwie skonstruować. Nikt tego nie zrobił, bo ja tego nie widziałem. Ale sądzę, że wszyscy redaktorzy czy tłumacze tej powieści, co zostało napisane po francusku kiedyś, to właściwie musieli sobie coś takiego zrobić. Takie potężne drzewo genealogiczne uzasadniające wszystkie te związki. Bo inaczej nie ma dramatu. To są... Coś się dzieje, otwiera się pudełeczko, w pudełeczku coś innego. Kasetki. Bardzo miła taka jest taka druga premiera, ale to lata minęły. Prawda? I to się już nie powtórzy, jak to się mówi, prawda? To się już nie powtórzy. Ja podsłuchałam taką rozmowę przy monitorze, gdzie jest odtwarzany film z kasety, równolegle trwa projekcja na sali kinowej. I to były bardzo żywe reakcje. Pamiętają takie sytuacje. No to bardzo dobrze. Widocznie żyje ten film jeszcze w pamięci. Taki, on, to był jego żywioł.